Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam Was przywitać w towarzystwie tej pięknej modelki, bo to, co tutaj jest na manekinie, to jest tak piękne, że musiałam Wam to pokazać. Słuchajcie, to jest płaszcz od projektanta, który wyhaczyłam w lumpku i on już jest sprzedany. Słuchajcie, sprzedał się w ciągu 5 minut od wystawienia, ale pokażę Wam szczegóły. Jest to płaszcz marki Joseph Ripkow, czyli no, płaszcz od projektanta, jeżeli ktoś się zna. Jeśli ktoś się nie zna, to musicie mi uwierzyć na słowo. Jest tak pięknie teatralny, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że chyba nie tylko ja jestem pod ogromnym wrażeniem, no bo mówię, sprzedał się w ciągu 5 minut za niebagatelną kwotę. Jest cudowny. Zobaczcie, jest uszyte jak sukienka po prostu. No piękny, powiedzcie, że piękny. A to jest bombka tak w ogóle. On jest szyty jak bombka. Jak sukienka bombka. To jest rozmiar 40. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia, bo tak jak mówię, już jest sprzedany, ale musiałam Wam pokazać, bo no takie cudo to jest warte pokazania. A pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Również płaszczek i również czerwony, tylko troszeczkę w innym rozmiarze. Zobaczcie. No czy to nie jest cacuszko piękne? No, dziewczyny, zobaczcie. To jest płaszczyk marki Mini Bowden. Na takie 2-3-letnie baby. W ogóle w którą stronę ty patrzysz telefon? O. Zobaczcie, jakie to jest cudne. A jeszcze zobaczcie, jaką ma podszewkę. Białe grochy na granatowym tle. No coś cudownego. Płaszcz jest już odświeżony. Czy w ogóle nie wymagał, ale no, chciałam, żeby był taki, wiecie, w 100% idealny. I mam wrażenie, że się udało. Parownica się sprawiła, jest odparowany. Cudownie piękny i właśnie jutro pójdzie do wysyłki, także nowa właścicielka powinna być bardzo zadowolona. Cudne to jest. Można odczepić, podnieść jeszcze jakoś po swojemu ten kołnierz. Cudowny. A żeby tak już było na maksa czerwone, to zobaczcie, jakie fantastyczne portki kupiłam. To jest marka Pomodoro, rozmiar tych spodni to jest 44. Bardzo żałuję, że nie 36-38, bo na 100% by ze mną zostały. I zobaczcie, to są spodnie z połączenia wiskozy i jedwabiu. To jest ten cudowny, piękny welur w kolorze czerwonego wina. No, cudne po prostu są. I bezwzględnie te spodnie kojarzą mi się z Kingą z kanału Moda Eko Kreatywna. Widzę cię, Kinga, w tych spodniach. Oczywiście nie w tym rozmiarze, ale wiem, że lubisz tę tkaninę. Ja uwielbiam również. Co prawda ona trochę dodaje centymetrów, dlatego ja wolę góry z tego materiału, ale generalnie to piękne portki Kinga. Szkoda, że nie w naszym rozmiarze. No, ja już kończę na dzisiaj pracę. Spadam do domu, bo jedziemy sobie na weekend, wyjeżdżamy, nie będzie nas. Ale zanim wyjadę, to jeszcze w domu pokażę Wam dwie fajne koszule i spodnie, które kupiłam tylko i wyłącznie dla siebie. Spodnie mam na sobie w tej chwili już, bo są już wyprane i wyprasowane. Na cały dzień w nich dzisiaj chodzę. Natomiast chcę je Wam pokazać w całości z tymi dwoma koszulami, które kupiłam dla siebie właśnie w tygodniu, bo też w domu są wyprane, muszę jeszcze wyprasować i pokażę Wam wszystko razem. A zanim jeszcze się rozłączę, to chciałam Wam jeszcze pokazać świecę, jaką kupiłam. Jest ogromna wyprzedaż w Half Price na bardzo, bardzo wiele rzeczy i to jest bardzo duża świeca, ona wcale nie jest mała. Tu jest kominek, zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości między kominkiem a tą świecą. Kocur! Czy Ty mógłbyś zaprzestać? Kocur! Kocura właściwie. No, nie może zaprzestać dziewczyna. W każdym bądź razie ona jest bardzo duża. Tu jest, z tego co pamiętam, jakieś 600 gramów chyba było. 56 godzin palenia. Ona jest naprawdę przepiękna. I zobaczcie, jaka jest cena. 35,99 za taką ogromną świecę.
I to nie jest cena pierwsza, tylko to jest ta 49,99, to jest najniższa w ciągu 30 dni, to co teraz powymyślali, nie? Ona ma dwa knoty i jest to ręcznie robiona świeca. Także dziewczyny, szukajcie. Jest mnóstwo tych przecenionych rzeczy, między innymi właśnie tych świec. To jest zapach In the Garden i naprawdę pachnie takimi pięknymi, świeżo ściętymi kwiatami, ale w bardzo dobrym wydaniu, nie jakiś tam, wiecie, chemiczny zapach. Piękna jest. A tu jest przepiękny kot, który cały czas drze papę, jakby był ciągle głodny. Pokaż się, pokaż dzioba. Ona jest ciągle najedzona i ciągle głodna. Także ja zmierzam w kierunku domu i tam pokażę Wam te dwie fajne koszule, które sobie kupiłam. Do zobaczenia. Ale słuchajcie, żeby nie było, że jest tak pięknie, że wiecie, płaszcze od projektantów, że się tak pięknie od razu sprzedają, że wszystko jest cacy i że takiego farta życiowego mam, nie? To opowiem Wam historię, która wcale nie jest śmieszna, ale no, po 24 godzinach już mogę się z tego śmiać, chociaż wcale nie jest mi śmiesznie. Wyobraźcie sobie, że odebrałam wczoraj samochód mój po prawie dwóch miesiącach z hakiem od mechanika. Wiecie, wyboliłam za to auto prawie 10 tysięcy za zrobienie go. No tam owszem jest pół samochodu wymieniony, no bo wiecie, ja mam samochód w słusznym wieku, ale kocham go nad życie, więc bardzo w niego inwestuję. I wyobraźcie sobie, że wczoraj po południu odebrałam ten samochód, szczęśliwa, zadowolona. No z samochodzikiem jest wszystko ok, super cacy. Dzisiaj pojechałam na pierwszą jazdę do miasta robić zakupy, wyszłam sobie do lumpków i jak już wracałam z tych lumpków, taka wiecie, objuczona torbami, idę, widzę z daleka ten mój samochód i po prostu wzrok mi odebrało. Normalnie odebrało mi wzrok. Patrzę, słuchajcie, a ja mam rozwalony cały, znaczy cały, no rozwalony narożnik zderzaka z tyłu. I to tak, słuchajcie, że do gołego plastiku. Wszystkie lakiery po drodze zdarte, upitolony na brązowo, no czarno właściwie, wiecie, no tak jak to pierwsze takie szmrnięcie i aż zdarty do samego. Niepołamane, co prawda, element jest niepołamany, ale jak to Przemek powiedział, naprawa, koszt tego naprawy i pola kierowania to jest no, około 2000 zł, także. No. A powiem Wam, że podobną historię miał Przemek jakieś, nie wiem, półtora roku temu chyba. Miał taką stłuczkę na ulicy z takim dziaduszkiem starym. Ten dziadek wjechał mu w dupę, po prostu. No i też połamał mu zderzak. Połamał mu ten zderzak, no wiadomo, to na ubezpieczenie było robione. A że Przemek miał też jakieś uszkodzenie na przednim zderzaku, no to tam dogadał się z tym warsztatem, który robił mu ten tylny zderzak, oczywiście za dopłatą, i robił od razu przedni i tylny. No i odebrał ten samochód, następnego dnia pojechał do Castoramy i w drodze do Castoramy miał taką mijankę, no mijał się po prostu na drodze z ciężarówką, spod której kół wyleciał kamień i pierdyknął mu prosto w ten świeżutko zrobiony zderzak i mu go połamał. To tak a propos naszego szczęścia życiowego, nie? Ale wiecie, największym naszym fartem życiowym jest to, że siebie mamy nawzajem i tutaj nie mogę sobie odmówić szczęścia. Mam szczęście, bo mam fantastycznego faceta, zdrowe dziecko, cudownego psa i ogólnie rzecz biorąc w rzeczach najważniejszych jest ok, ale no, jeśli chodzi o takie przypadki, to no, także słuchajcie. Musi wyjść zawsze na zero, nie? Ale tego, co mi ten samochód rozwalił pod tym hotelem. A, jeszcze powiem Wam, że to się stało pod hotelem. Miliony kamer, miliony. Ja obleciałam wszystkie sklepy po drodze, czy wokół, łącznie z tym hotelem. I słuchajcie, pomimo tego, że miasto jest monitorowane, że wszędzie jest najeżone kamerami, to akurat ja stałam w takim martwym punkcie, gdzie obraz z żadnej kamery się nie łapał. Znaczy żadna kamera nie łapała tego obszaru, na którym stał samochód. I to się nazywa w mieście monitorowanym żyje. Masakra po prostu.
I cudowny kolor miał ten samochód. Wypadałoby, znaczy wydawałoby się, że jest taki łatwy do zlokalizowania, bo wiecie, tak jak krówka Milka, nie? Tak, krówka, czekolada Milka, taki liliowy. Ja mam tak zderzak właśnie, na liliowo tak. No ale mimo tego, że kolor jest bardzo charakterystyczny, to ciężko teraz znaleźć. Ja jeździłam wczoraj i szukałam, czy ktoś nie przestawił samochodu gdzieś, nie? I nie stoi z rozwalonym też zderzakiem, ale niestety nie udało się. Ale przysięgam Wam, że jakbym dorwała w łapy swoje, bym rozdarła na kawałki. Huh! Także wygadałam się, a teraz lecę do domu i będę Wam pokazywać te koszule. Co prawda drzewa już nie kwitną, już nie ma tych cudownych białych kwiatów, ale i tak jest pięknie. W ogóle to się czuję, jakbyśmy tutaj po sadzie chodziły, a Wam się odwrócę. I niestety tutaj już czar pryska, bo to już jest dwupasmówka, ale nic to. Ponieważ to miejsce i tak jest tak cholernie urokliwe, że nawet mi nie żal, że nie mogę chodzić do lasu. To znaczy oczywiście mogę, ale ze względu na te... Przepraszam, będę się schylać po smycz. Ze względu na te paskudne kleszczydła to nie chodzimy do lasu, bo pomimo wszelkich możliwych zabezpieczeń dla ludzi i psów, to i tak wracamy z taką ilością kleszczy, że odpuściliśmy sobie po prostu bieganie po lesie. Nie wiem, może ktoś kiedyś dojdzie do wniosku, że może by warto zacząć znowu robić opryski, ale ja nie wiem. Nie wiem, czy to możliwe. Czekamy na Gabę, bo Gaba tutaj ma do nas dotrzeć, bo chcemy piesu zrobić długi spacer przed drogą, ale ja nie wiem, czy ja się tej córki mojej doczekam. Larson, szukaj Gaby! Gdzie Gaba jest? Szukaj Gaby! Gdzie jest Gaba? Szukaj Gaby! Szukaj Gaby! Jest Gaba! Także ja mam już rodzinkę moją małą w komplecie. Idziemy sobie dalej na długi spacer. Chodźcie, zobaczcie. Dzikie szafirki. Jesteśmy no, przy tej drodze, przy tej samej. O, Gaba, tam pokaż. Zobaczcie, ile takich dzikusów, fajnych szafirków. A w ogóle tam był jeden piękny, dziki tulipan. I tak strasznie chciałam Wam go pokazać, ale niestety jakaś menda go zobaczyła z ulicy i go zerwała. I już, przepraszam za mendę, to tak miało być żartobliwie, trochę nie wyszło. W każdym razie mamy szafirki, więc są szafirki. Dzień dobry. No, więc mamy szafirki, mamy larę, tulipana nie mamy, ponieważ go jakaś, jakby to powiedzieć, kochająca tulipany osoba urwała i zaniosła sobie do wazonu. Tak my nie mam. Idziemy dalej. Jestem i już pokazuję Wam tę koszulę w wielkim stresie, ponieważ na dole już pan mąż czeka w samochodzie, czy właściwie dojeżdża już i mówi, że mamy już schodzić. Więc ja tak bardzo szybko Wam pokażę te dwie koszule. Kupiłam je w sumie po 2 zł z hakiem, bo były na wagę w ostatni dzień. Także no tam ważyłam, wszystko razem wyniosło mnie tyle, że podzielone na sztuki to tam po 2,50 wyszło, czy coś takiego. I zobaczcie, to jest taka klasyczna jeansowa koszula. To jest koszula z House'a. W bardzo ładnym granacie, takim delikatnie przecieranym. Bardzo długo szukałam takiej koszuli. Która miałaby kolor takiego prawdziwego, przecieranego jeansu, ale żeby nie była taka strasznie gruba. Bo ja wiem, że ja nie będę takiej koszuli nosić, ja ją założę, będzie mi się podobała i potem będzie wisiała, wiecie. Chodziło mi o to, żeby była taka delikatna. No i ta jest bardzo delikatna. Bardzo piękny ma ten kolor granatu, ładnie przecieranego na dole ma. Znaczy w ogóle jest zapinana na zatrzaski takie perłowe, coś takiego, nie? Także to jest ta jedna koszula z House'a, teraz Wam pokażę, bo w ogóle chcę ją założyć, bo jest tak się ciepło zrobiło, że o, znaczy to cudownie. I zobaczcie, druga przepiękna, nawet nie chabrowa, nie wiem jak ten kolor nazwać, no ale widzicie, jest piękna pogoda, więc kolor powinien być dobrze pokazany. I to jest koszula dziewczyny z Reserve, jeśli dobrze pamiętam, tak, w rozmiarze 36, a ta z House'a jest w rozmiarze S. Nie wiem, co to są za rozmiary, bo jeżeli to jest 36, to ja jestem chińska, cesarzowa. To jest spokojnie 38, bo ja ją zakładam i jest na mnie bardzo duża, więc... A nie wygląda to na oversize. No ale mniejsza z tym. W każdym razie tak wyglądają te koszule. Zaraz założę jedną na siebie i pokażę Wam razem ze spodniami, które mam na dole.
Tak się prezentuje ta koszula z Reserved. No i zobaczcie, to jest 36. Ja nie jestem drobniutką dziewczynką, więc naprawdę. To jest, no ale to jest kwestia rozmiarów, to jest drugorzędna sprawa. Ja oczywiście nie będę jej nosić tak luźno, będę ją albo wiązać, albo wpuszczać w portki. No i właśnie portki już Wam pokazuję. To są spodnie takie białe, fajne, proste spodnie. To jest marka Weasels. Fistless. Ja bardzo lubię tą markę. A białe, proste spodnie. Zobaczcie, one mają takie niebieskie lampasy, które świetnie korespondują z kolorem tej koszuli. W ogóle niebieskie na lato. Wracamy tutaj, hashtag opalona skóra. Do niebieskie, do opalonej skóry wygląda zarąbiście. Także o, tak wygląda ta koszula i już pokazuję Wam tą drugą. I to jest właśnie ta koszula z House'a. Fajny jeans, taki cieniutki. Zawsze trzeba sprawdzać, słuchajcie, czy te trzaski wszystkie działają, bo ja to zwykle nie patrzę i potem się okazuje, że w najgorszym miejscu, czyli na rękawie, jak dla mnie jest popsuta zatrzaska i to jest strasznie problematyczne, bo tam trzeba wymieniać wszystkie, żeby pasowały do siebie. No, chyba że nie zwracacie uwagi na szczegóły. O, także o. To, że samo, bo ja nie lubię takich długich, a na pewno nie do szerokich spodni. Chyba że macie 1,80 m wzrostu i strasznie długie, piękne nogi, to wtedy tak, ale w moim przypadku no to musi być troszeczkę talia podkreślona. Chociaż ona jest taka lekko taliowana, ta koszulka. O, i w tej zostaję, i w tej jadę. Także tak wyglądają moje zakupy. Drobniutkie, skromniutkie, ale ja tylko na zasadzie odświeżenia letniej garderoby. I będę pozbywała się, nie wiem czy pamiętacie, tej pięknej koszuli z Lamberta. Miałam ją na sobie 3 razy i w niej nie chodziłam, także następnym razem może Wam ją jeszcze pokażę, może ktoś będzie zainteresowany, zanim ją wystawię. Także do zobaczenia, my się zbieramy, wyjeżdżamy, jedziemy do znajomych, także nic nie będziemy kręcić, będziemy się z sobą dobrze bawić. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, buziaczki, pa pa.